która ukazuje następny, odchodzący w przeszłość fragment naszej rzeczywistości, świat siedzib ziemiańskich. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że jest to dopiero początek projektu, który będzie konsekwentnie długo kontynuowany i w przyszłości planowane jest także duże wydawnictwo albo. Po raz właśnie pierwszy zdarzyło mi się, że moja wystawa ma jakiegoś kuratora, który nie jest mną. I dlatego kuratorem właśnie jest pani Ewa Kostrowska. Musicie Państwo znaleźć takie reprinty starych pocztówek, przedstawiające właśnie niektóre z tych obiektów, do których ja dotarłem. I to jest na tych reprintach jest, są te pałace z roku mniej więcej 1912. To są reprinty z takiej monumentalnej i właściwie jedynej książki na temat dworów i pałaców w Wielkim Księstwie Poznańskim autorstwa Leonarda Durczykiewicza. Właśnie te założenia kuratorskie były takie, a nie inne, czyli że fotografuję obiekty zniszczone, opuszczone, takie jakie właśnie zapomniane. Dlatego się cieszę, że na początku byłem przerażony, że mam sfotografować takie ładne, cukierkowe, odremontowane, odtworzone, piękne pałacyki, takie jak obrazka. Ponieważ dla mnie, jako dla fotografa, to byłoby zadanie takie banalne i mało interesujące. W swojej okazji to, tutaj nie ma tych osób, ale tak symbolicznie chciałem podziękować tym, którzy mnie wpuściły na swoją posesję i pozwoliły zrobić zdjęcie. Chciałem w cudzysłowie pozdrowić tych, którzy nie zechcieli nas wpuścić. Nie wiadomo dlaczego. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe, ponieważ no to trochę przypomina taką postawę jakichś ludów pierwotnych, oni potrafiły, nie pozwalały się fotografować, ponieważ fotografowanie zabierało im w ich pojęciu duszy. I wielkim okazała się wielkim znawcą fotografii. Ja przedstawiłem większą ilość tych zdjęć, to z którego pani Ewa dokonała wyboru i muszę powiedzieć, że zrobiła to bardzo dobrze. Jak widać. I drugiej osobie chciałem podziękować, która w moim pojęciu ma najmniejszy wkład w powstanie tych fotografii. To jest moja żona, która była moim GPS-em, który znajdywał te obiekty. I mało tego, że nie było psami. Szła pierwsza w psy. Tak.